Hej, hej! Wracamy ponownie do jednego z ciekawszych odcinków Book of Boba Fett. Tak, mam na myśli szósty odcinek, w którym Luke Skywalker w swojej akademii daje małemu Grogu wybór. Albo bierzesz bezkarową kolczugę dostarczoną przez Dina Djarina, albo miecz świetlny należący kiedyś do świetnego mistrza Jedi, samego Jody. Nie będę wnikał w to, co finalnie wybrał mały jodowaty, bo to jest w tej chwili nie bardzo istotne, ale zatrzymam się przy tym mieczu świetlnym. Fani dostrzegli tutaj ogromny błąd Lucasfilmu, bo Luke nie powinien mieć broni należącej do Jody. Chcecie podrążyć temat razem ze mną? Zapraszam serdecznie. Aha, jeszcze zanim intro, to przypomnę wam o subiku, bo widzę, że spora część z was ogląda te osusowe materiały, a nie zostawia suba. Proszę o nadrobienie tego niedopatrzenia. Jak mówiłem przed chwilą, dla fanów, którzy dokładnie znają opowieści Star Wars, pojawienie się miecza świetlnego Jody w rękach Luke'a może być odebrane jako błąd. Yoda traci swój miecz podczas walki z Palpatinem w Senacie. Może nieco trudno to wychwycić, ale jak przyjrzymy się dokładniej, to widać, jak w wyniku uderzenia błyskawic mocy Palpatina miecz Jody spada na sam dół sali posiedzeń Senatu. Potem, z tego co widzimy, Yoda ucieka i nie zabiera swojej broni ze sobą, choć może nie do końca, ale o tym za chwilę. Nawet jeśli prześledzimy usuniętą scenę, w której Yoda ląduje na Dagobah, to nie jesteśmy tam w stanie dostrzec jego miecza świetlnego. Co więcej, nie widzimy świetlistej broni Jody nawet wtedy, kiedy mistrz Jedi trenuje Luke'a Skywalkera na Dagobah. No dobrze, co zatem miał w swoich rękach Luke w odcinku Book of Boba Fett? Najprostsza odpowiedź jest taka, że Yoda po prostu zbudował drugi miecz świetlny. No i nie jest to takie trudne do zaakceptowania. Zobaczcie, w Star Wars bez przerwy miecze świetlne są tracone albo niszczone. Jak się nad tym zastanowimy, to okaże się, że owszem, mówi się w Star Wars, że broń Jedi jest absolutnie wyjątkowa, otaczana czcią niemalże, ale Anakin stracił swój miecz świetlny kilka razy. Luke także stracił. Kenobi też porzucił gdzieś tam miecz Qui-Gona, a sam też musiał skonstruować sobie nową broń. A tutaj mówimy tylko o trzech bohaterach Gwiezdnych Wojen, a jak było z całą resztą, to nawet nie będę się teraz zagłębiał. Podczas walki na arenie na Geonosis, Anakin i Obi-Wan dostają od odbijających ich Jedi jakieś tam miecze świetlne. Zatem widać, że w cudzysłowie nastanie, że tak powiem, zakonu była jakaś zapasowa broń, jakieś dodatkowe miecze świetlne. Owszem, w Star Wars miecze nie tylko giną, ale się też znajdują. Maz Kanata miała skądś miecz Luke'a, czy tam Anakina, jak zwał, tak zwał. Wcześniej ten miecz został zabrany przez Kenobiego z Mustafar. Zatem jak najbardziej do pomyślenia jest to, że po prostu Yoda miał zapasowy miecz lub skonstruował nowy, kiedy udał się na Dagobah. W legendach nawet była historia, że Luke zabrał z chatki Jody kilka drobiazgów, kiedy mistrz Jedi już umarł. W kanonie niestety mamy tutaj chaos. Komiks Darth Vader z 2017 roku pokazuje wprost, że miecze świetlne po rozkazie 66 zostały w sposób pokazowy spalone w piecu przez Mas Amedę. Wśród zniszczonych mieczy komiks wprost pokazuje, że jednym z mieczy wrzucanych do pieca jest miecz Jody. Z drugiej strony mamy przewodnik Complete Locations z 2016 roku i ten przewodnik mówi, że Yoda miał swój miecz w chatce na Dagobah w niewielkim pudełeczku. I właśnie to pudełeczko najprawdopodobniej widzimy w Book of Boba Fett. Może tam były jeszcze te teksty Jedi, wiecie, te święte teksty Jedi, które tak Luke uwielbiał i do których się tak odnosił potem w trylogii sequeli. Znalazłem informację, że człowiek z Lucasfilm, niejaki Matt Martin, powiedział, że nie ma tutaj sprzeczności, bo Yoda po prostu zbudował drugi miecz świetlny. No ciekawe, czy pomyśleli o tym, kiedy pisany był scenariusz odcinka Book of Boba Fett, czy też po prostu sprytnie znaleźli wyjaśnienie dla powstałej dziury fabularnej. Ale to chyba nieistotne, ważne, że możemy takie wyjaśnienie przyjąć, bo jest ono logiczne, niemniej przyznacie, niezły retcon. Ale jest też inna możliwość. Kiedy Yoda wskakuje do pojazdu Baila Organy uciekając z Senatu, to widać, że ma przy pasku swoją broń. Nie widać tego dokładnie i może być to komunikator, ale jeśli to jest miecz świetlny, to ciekawie się w takim razie prezentuje wspomniany przeze mnie komiks.
bo oznacza to, że Yoda w Senacie znalazł swój miecz świetlny i z nim uciekał, czyli pokazowe spalenie mieczy zorganizowane przez Mas Amedę było kłamstwem i zwyczajnym propagandowym wydarzeniem. A może to coś przy pasku Jody to błąd w montażu filmu Zemsta Sithów? A może no, naprawdę zabrał swój miecz świetlny? I to byłby jedyny powód, dla którego Luke miał miecz Jody, bo w jednym z komiksów, także kanonicznych, Yoda obiecał nie używać miecza świetlnego już nigdy po rozkazie 66. Zatem według tej wersji, no raczej nie zbudował na Dagoba nowego miecza. Musiał mieć swój stary miecz świetlny, który schował do pudełeczka i przechowywał w swojej chatce na bagnach na Dagoba właśnie. Zresztą popatrzyłem trochę po rozmaitych dyskusjach w internecie, no wiecie, bo ja sam nie jestem aż tak dociekliwy, i tam fani wskazują, że ponoć model miecza Jody z Book of Boba Fett ma zrobione takie same uszkodzenia, w sensie wgniecenie, jak ponoć miał miecz Jody, ten stary miecz, w sensie ten podczas walki w Senacie używany. Nie analizowałem tego aż tak dokładnie, ale to by wskazywało na to, że wydarzenia z komiksu ze spaleniem miecza Jody no, są jakąś, nie wiem, mistyfikacją dla popleczników Palpatina. Nie twierdzę, że w Star Wars popełniono błąd. Lucasfilm jasno stwierdził, że Yoda mógł skonstruować drugi miecz, ale zdecydowanie jest to odpowiedź taka, wiecie, trochę na odczepnego. Ja to rozumiem tak, że między wierszami jest powiedziane, no, że historie z komiksów są podrzędne i skoro w historii filmowo-serialowej, czyli w cudzysłowie tej jakby ważniejszej, dla opowiedzenia historii był potrzebny miecz, no to miecz ma się pojawić, a to, że gdzieś tam jest to sprzeczne z innymi źródłami, no to w sumie nieistotne. Mam nadzieję, że nie doprowadzi nas do tego to, tak jak było kiedyś, że mamy tak naprawdę kilka kanonów i seriale i filmy mają gdzieś to, co w książkach i komiksach. Bo tak było w czasach Expanded Universe w zasadzie, zwanych starym kanonem niepoprawnie, a zwane legendami w tej chwili. Jeden spójny kanon miał nas przed tym uchronić, tak jak nam obiecywano, prawda, Lucasfilm Story Group, które będzie czuwało nad continuity kanonu. Ale no dobra, nie będę narzekał, bo to nie miejsce na to. W każdym razie mam nadzieję, że wyjaśniłem już problemy, jakie związane są z mieczem świetlnym Jody i czemu się pojawił w Book of Boba Fett. Należy chyba uznać wyjaśnienie Lucasfilmu za najprostsze, czyli że Yoda zbudował po prostu drugi miecz. Tym samym trzeba wziąć w nawias inny komiks, mówiący o tym, że Yoda nie używał miecza świetlnego po rozkazie 66. No może nie używał, ale zbudował, no whatever. Tymczasem ja się z wami już żegnam. Przypominam, żebyście zostawili subika na kanale i żebyście wpadli na mojego Twitcha. twitch.tv/PiotrWasiak. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i trzymajcie się po prostu. Choć w ostatnich dniach ten uśmiech coraz częściej jest przez łzy. Bądźcie dobrzy dla innych i niech moc będzie z wami. Pa, pa.